Dobra, no co, oglądamy Dark Souls 1, Mammon. A, dokończę o tym Elden Ringu, że nie oglądaliśmy ostatecznie jak skończył Elden Ringa, ile miał deadów. Coś tam podobno około 1500-1700, ale pewny nie jestem, ile dokładnie. I chyba Melanie zabił, ale tego też się widziałem, więc takie na 50%. Ale udało mu się Elden Ringa, więc w teorii z Dark Souls nie powinien mieć dużych problemów. Już doświadczenie jest, on grał w Elden Ringa. Kurde, bardzo długo, nie wiem ile. Ze 150 godzin mógł grać za pierwszym podejściem. Ogólnie tak, on już skończył te Dark Souls, więc no to nie jest spoiler, bo już to jest oczywiste i każdy, kto włączy ten film, to się o tym dowie, nawet nie ode mnie. I chyba dał radę przejść. Nie wiem, czy wszystkie bossy, czy DLC. I zaczął Dark Souls 3. No, to tyle. Oglądajmy. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Mamon! Wystawia. Dzięki Regal za 54 lata. Powaga, 54 lata. Niesłychanie piękny przedstawienie. Wszyscy dobrze się bali, chociaż był wyjątek. Ej, czemu wszystkie są Chyba nie smutne, tylko ruchał ten się uśmiecha? Ale strzałem. się. W sumie tak było w Ej, DCL. czemu wszystkie są smutne, tylko ten się uśmiecha? Ale strzały, a ten jak ucieka, obstraniec. Jak się burzy te ścianki takie białe? Nie, no nie gram w to. Jeżeli tu nie ma skoku, to ja w to nie gram. Ja nie udaję nic, kurwa. Po Elden O Ringu kurwa. ciężko będzie. Nie no, ale te w cztery. Powrót do pradawnej gry. Zasnęłaś, no ale jak wstałaś, mogłaś odpisać. Aha, Draco, jesteś na DLC. Aha, okej. Okay. Ty robisz już DLC. Okej. Okay. Widocznie nie chciałaś. No trudno, nic na siłę, spokojnie. Ta No i grafika, ja prawidłowo. dole. To DLC DS1 piękne. Całe Dark Souls 1 jest cudowne. Jaki łeba. Joker? Chyba tak, Quinto. Jak humor przed Dark Soulsami zjebany. Jak zobaczyłem, jak te ludziki wyglądają, to już mam ochotę Alt F4 p***nąć. Smutno mi się zrobiło. Nie chcę robić chyba drugi raz takiego samego ludzika. Co? Czy rycerza? Generalnie to wiem, jaką broń bym chciał. Oho! Flashbacki z ryby. W sensie z erba. Cześć, no zrobiło mi się trochę smutno. Nie będę ukrywał. Nie będę A wam co jest ukrywał. Wiem, że Senesa? to jest OP. Wiem, że to jest OP. Dupę mag. Bo widziałem, co pisali ludzie. To szkoda gadać. Mamon, nie graj magiem. Dlatego nie chcę tym. Dlatego tym nie chcę. Nie chcę być jak wszyscy inni, którzy idą na łatwiznę, bo mogę Nikt nie gra magiem, wziąć mamon. najmocniejszy build, zrobić metę i skończyć Chyba, tą grę że w jeden dzień. Tylko dla... po co? Tak o. Wiecie, o co mi chodzi? Ale i tak by chyba mamon nie przyszedł magiem w jeden dzień, no to... Możemy pójść Ostatecznie wszystkie jednak coś OP, liczy się wymaga, skill. no. Chociaż Zobaczymy, co zobaczymy, tutaj. bo ja jestem ciekawy właśnie jak progres, bo ja ostatnio oglądałem mamona jak bił Melanie, no i ciekawy jestem ile progresu od tamtego czasu, a to jest dużo wolniejsza gra niż Elden, no powinno być mu, wydaje mi się, łatwiej. Mówi Chyba, wujek. że on abuzował później jakoś Elden Ringa, bo nie wiem. Na pewno bez skoku będzie mu ciężko, bo on często robił ten atak. Atak i. Znaczy skok i atak, nie? Zobaczymy, czym tu będzie grał. Ten. Which class is most overpowered A in Dark pierwszy Souls level, no. 1? Bo ja wiem, że Pyromancer. Ale sprawdzę jeszcze raz. Aha. Witam Ej, cię, czemu Pegzer. wszystkie są smutne, tylko ten się uśmiecha? Ej, weź mi to wytłumacz. Każdy jest smutny, tylko ten się z nich brechta, ty. Brok happy. Tak, Brechta się z nich, że są Rukaszu. nubkami.
Ej, no zobacz, ten jest smutny. Draco, smutny. Ja ci polecam. To tu w ogóle jakby go kurwa. Samer DS2, DS3 najpierw. A ten się brechta, ty. No zobacz, wszystkie... O kurde. Ten jakiś z bagien pochodzi. No stary, zobacz. Tylko ten się troszeczkę uśmiecha. Analiza uśmiechu ogóle, Dark Souls. Filmik jakiś na TV gry kiedyś. Analiza uśmiechu w Dark Souls. Nie powiem jaka emotka. Co z tą mordą ty? Czy ta postać to się zastanawia, czy jestem pierdolnięty, czy głupi? Oni mają prostokątne stopy, człowieku, co mi grę polecili. Tamten chłop to pas... Jak ubić bossa, bo wysieje? Który boss, Draco? Nokci nie miał nawet. To jest twoje przeznaczenie. Chodzi ci o głównego bossa w DLC? Oho! Pierwszy boss. Tu jest boss. Jak ja mam tym półmieczem to... No. Ale Draco, który? Bo jest ich kilka. Chodzi ci o pierwszego bossa? Tego na arenie? Czy którego? Który był pierwszy w DLC, bo nie pamiętam. O Manusa? O tego last bossa? Czy tego bossa robiłem? No trzeba go zrobić, żeby przejść jakby tutorial. Tylko nie robi się go mieczem złamanym. No czy można go zrobić? Można go zrobić mieczem złamanym, ale bez sensu. Trzeciego bossa bijesz w DLC Draco? To chodzi o tego Manusa, tego w podziemiach. Czy którego ty bijesz? Jak go zrobić? No, nie wiem czy jest sposób, po prostu no. On się nazywa Manus, Draco, zobacz jego nazwę. No, czy sposób jest to, nie wiem, no chyba po prostu... Kurde, musisz unikać. Na pewno musisz, bo on ma combo 3 czy 4 hitów, nie? To odbiegaj do tyłu wtedy, jak widzisz, że zaczyna to combo i go zrobisz, tak mi się wydaje, wtedy na easy. No ale najtrudniejszy boss to był w DS1, więc trochę może przyjdzie. Dole, jeszcze... Ale tam miecz jest, ten miecz jest chujowy, ty. Jak ten miecz się bierze w dwie ręce? Strzałka w bok pewnie. Nie. Nie gra Brook Happy. Tam jest wejście, tylko jak tam wejść? Analiza. Ja nawet miecza nie mam, stary, ja muszę. Ej, gdzie są dedy, bo nie ja widzę. Nawet miecza nie mam, nie wziąłem. Mam, on nie liczył dedów w DS1? Tylko gdzie on ma miecz? Tak, idziemy po miecz. Taki plan. Witam Damiano, witam. O, ten miecz. Już widzę nową rzecz. Już widzę chujową rzecz. Jaką? Jak masz miecz w dwóch rękach, to biegać nie możesz. A nie, on tak biega, jakby się zestrał. Aha, literką F się bierze w GT. O nie, klawiatura. No way. Kurde no. Mam, on utrudnia sobie. Ja cały czas widzę te drzwi. Ej, tam coś otwarte jest. O! Udało się. Tam otwarte jest, tam miecz będzie. Kurwa. Przecież tam miecz będzie, patrz. Przecież tam kraty były otwarte, jak ginąłem, zauważyłem. Nie no, tak naprawdę jeszcze się nic nie zaczęło. Tam miecz będzie na pewno. Bombami? A on wziął tą klasę z bomb... Nie, cze, bomby się wybierały jako item dodatkowy, nie? Nie widziałem co on wziął. Ej, za item.
Jak tam wrócić? Jak tam wrócić? Bruksad. Cela zamknięta. Co? Klucz wziął? A, no to go nie zabiję. O kurwa mać ty. O, tu miecz. Nie, ognisko. Ej, cofnąłem się. Ej, ja tędy przyszedłem przed chwilą chyba. Nie, to nie. Tym było. Mieczykiem przejść grę w DS1 Challenge? No ludzie to robili nawet tak, ale... Żmudny proces. Headshot. Ale mało mobki były w DS1. A ten jak uciekał, obstraniec. Obstrany gównem, ty jak... O! O, mieczyk. Dobra, ciekawe za którym boss padnie, bo tamtych to ja nawet nie liczę, bo to... Wy wiecie, równe szanse. Czemu ja podskoczyć nie mogę? Oho! No way, którym się skacze. Ej! No ciekawy jestem dance też, ale to trochę czasu minie, nie? Gdzie tu się klawisze sprawdza? On nie wie. Gdzie tu się klawisze sprawdza? Tu jest kij. No, chyba się nie dowiemy jak się skacze. Przeskipuję ten kawałek. Nie, no nie gram. A czekaj, on w to... O nie, dobra. Jeżeli ty nie masz skoku, to ja w to nie gram. Jeżeli nie będzie skoku, nie gram w to, od razu wam mówię. Bo chcę z wyskoku atakować. Mamon król Soulsów? Tak, to on. Ja wolę, żeby w grze da się skakać, nie ale nie tak jak w Eldenie. Nie wiem, czy dam radę grać w to bez skoku. No ale właśnie pytanie, bo poza Melanią nie oglądaliśmy Eldena, a on pamiętam sporo abuzował chyba tego skok, uderzenie w Dark Souls ciężką bronią. To był jeden z najlepszych rzeczy w Eldenie, jakie się dało robić. Ciekawe jak mu tutaj będzie szło bez tego. Będzie musiał nowy sposób gry znaleźć. Ale nie da się biec nawet tu. Rozumiem, zobacz, on nie chce biec. No jak nie chce? To jest jego bieg, rozumiesz? A tak chodzi. I skaku... Nie działa skakanie. DS1 pobierasz? Witam, Kseno. Jakieś porady? No, przygotuj się na łamanie psychy. Nie daj się złamać. A, bo tu się spacją biegło, tak, zapomniałem. Oho. A. A, ty kurwa, dawaj. Idziemy po bossa, WSAD, spacja, roll. Master. Witam cię. Chyba, że się rozpędzę i skoczę. No po Eldenie te skoki to będzie ciężka no przeprawa. Chciałem do tego bossa zejść. Tu też nie mogę podskoczyć. A, rozumiem, Jagermeister. A, no to na easy przejdziesz tą grę. Tu też są ukryte ściany, czy nie? No to jak wszystkie Soulsaki przejdziesz, to Dark Souls 1 nie będzie dla ciebie stanowić trudności. Aaaa, tu jest zejście do bossa. Ale jeszcze zobaczymy, co tam za item jest. Zobaczymy, co tam za...
Oho. Jak locked. Mam master klucz. O, ma potki już, dobra. Czas na bossa. Chyba jak tam wejść. Mam pomysł jak tam wejść, gościu, patrz. No. Jak się burzy te ścianki takie białe? Dobra, przewinę kawałek, jak będzie uderzył przez 5 minut w ścianę, mamon. I zobaczę już jak idzie na bossa, ok? Mamon, to gra jakbyś gra bratu 5-letniemu dał grę pierwszy raz? Już wiem! Nie no, tu testuję, jest wejście no. Na górę, to jest weteran już. Tutaj. No, udało się widzowie. Jest mgła. Ale, no i tu idzie. Zaczynamy. Jak to ciekawe. Oho. Pierwsze podejście, no nie najlepsze. Dobra, nie liczymy go, nie liczymy tego podejścia. Zobaczymy za którym razem z Roybosą. Witam. Nie mam więcej pytań. No okej, okay, idź na bossa, tylko że są drzwi zamknięte, jakiś mechanizm blokuje. Ja nie udaję nic, kurwa. Doszło do mnie już, że muszę od góry wejść. Okej. Okay. Ściana aż się świeci, no bije kurwa i się nie niszczy, zobacz kurwa no. Witam Hartis. Test 3 po. Ominąłem dźwignię za piersimi. No co ty mi tu palił będziesz? Kurde, mamon tu szuka. Nie wiadomo czego. Dobra, jest boss. Kurde, nie poszedł na niego. Przepraszam, nie wiem jak ta dźwignia wygląda w tej grze, wybacz. Ja nie wiem jak dźwignie w tej grze wyglądają, przepraszam. Mamo, tu nie ma żadnej dźwigni, schizo. Ja nie wiem jak dźwignia wygląda w tej grze nawet. Nic się tu nie zrobić z żadną ścianą. Tu też nie ma żadnej dźwigni nigdzie. E! Hono na chwilę! Gdzie jest dźwignia, k***a? A bo on myśli, że do tego bossa się wchodzi tak. Z niego wyszedł. Oj, oj, oj. No nie najlepiej, nie najlepiej. No to kurwa, wiedziałem, że mam tam zeskoczyć, to mi piszecie dźwignię szukaj. A oni go dalej tam trollowali, że jest dźwignia. Dobra, jest. Czemu się nie rusza jak pije? Oj, oj, oj. Ten boss papierowy był. Czy uda się? Ja ale nie no serio? W każdej wersji stoi się w miejscu? Nie. Dobra, pokonał. 4 śmierci w tutorialu. Nie jest źle w sumie. Chyba se poszła. Czas spędzany w tutorialu 44 minuty. Trochę zajęło. Tak mnie złapał ty. Troszkę zajęł tutorial. Cześć Young. Ej. O, już wiem jak dźwignia wygląda. Ale ona się nie rusza. Diablo 6? Jakie Diablo 6? Dobra, mamon, gdzie ty idziesz? Do smoków? A jak tu zrobić letal?
Oho. Jak ja mam po tym przeskakiwać? Oho. No chyba Derek. Ale mam on uparty po tym Elden Ringu. Teraz wszystko próbuję bić do upadłego. Teraz ze skrajności w skrajność. Wcześniej odpuszczał szybciej, a teraz... Ludzie są mocne, nie można ich zabić. Ocenka? Ale czego ocenka, widzu? Moja ocena? Oj. Zwiedzanie mapki. Weź, proszę. Dzięki, Daneko. Ty, Daneko, pamiętasz Dan Mleko? Takie picie. Dzięki za 15 lat. Dzięki. Normalnie picie było. Bo ja nie wiem. Zawsze to mówisz. Aha, serio? Aha. A pamiętasz czy nie? Teraz to w 4 robię. W których solsach można skakać? Bo zaraz będzie koniec solców chyba. Oho. W których solsach mogę skakać? W Elden Ringu. Nie no, w każdych się da, ale to fejur. Nie może przeskoczyć. Dobra, czyli muszę się rozpędzić i podskoczyć dopiero, inaczej się nie da, dobra. Jakby nie przeszedł sam, on przeszedł chyba. Kurde. Dzięki, Sejo. Smutno mi się zrobiło. Ale czemu mam ciągle biegnie do tych duchów? Nie wiem, strasznie mi dziwnie się porusza tu. Strasznie dziwnie. Czemu go te duchy biją? Zjaw się nie da zabić. One za mną biegają ciągle. Nie lubią go, no. Czekaj, czy pójdzie mamon w tym filmie gdzie indziej? Czy rozumiesz, że nie mogę ich w ogóle dotknąć? Game? To jest naprawdę endgame, jak widzowie mówią, że tu muszę iść. Jaki dungeon on jest. Boże. Dlaczego ty łaj... Rozebrał się i biegnie dalej do duchów. Jak nie? Bajtek pisał. To się cieszy, że na dungeona idę. No, idzie w końcu gdzie indziej. Pierwszy walczymy. Na grubego się rzucił i luj. Ciekawe, czy wygra z nim. Nie no, ten peceta nie ubić w DS1. To już byłby troll. Co ty k***a robisz? Uleczył się przygłup też. A mógł co? Co ty mówisz? Ej, nie wiem. I teraz chcę walczyć i mówicie, że mam nie walczyć. Teraz to już za późno. Nie, to mam nie walczyć, to co ja mam? Uciekam do ogniska, tak? Co to? Nie, na razie nie oglądam nic. Daj mi to dooglądać. Dawaj na ring, zaraz cię zniszczę, dawaj na ring. Ale moby w tej części mało biją. Dobra, zabij mnie. Czemu? Mamon! No. Oho, znowu go źle wysłali. Jeszcze na 1 HP. Modpack DMC mam na oku. Tak, prominence. Czy tam jakiś jedyny. Mam być szczery w tym momencie? Tak.
Ma być 4 w tym momencie i to tak naprawdę w chuj 4? Tak. Mam ochotę to wyłączyć. Okej. Okay. Jest to tak drewniane, styl poruszania się, tak atakowania jest takim gównem. Aha. Ciężkie działa wytoczone. No, ja się powiem tak, no jest bardzo podobny do Eldena. Trochę wolniejsza jest ta gra. Mógł w Dark Souls 3 tak to zagrać, bo to jest prawie że Elden Ring. Jest tak drewniane. Nie mogę się poruszać, nie mogę unikać, nie mogę atakować, nie mogę robić. Ale DS2 jest jeszcze wolniejszy niż DS1. I dlatego nie chciałem grać. Dlatego najgłupszą rzeczą, jaką możecie zrobić, to jest grać z wyższej wersji gry w słabszą. Ale były takie trudne wcale te szkielety. Co? Żartowałem. No, mówię, żartowałem. Jesteście potężne szkielety 2. Znaczy nie wiem, no dużo też ludzi tak gada, że niby zapraszam. Tak jest. Ale mi się bardzo podoba Dark Souls 1. Dobra, żartowałem. Widziałem, że on skakać może. Będzie DS3, dzisiaj finał. Oj, oj, oj. Czy będzie jeszcze jakiś włosik na tym gameplayu? Zobacz, po prostych schodach nie może wejść. No, on sobie hasa jak chce ten potworek. Jezus Maria. Ciężka walka. I znowu nie oznacza, mamon. Jeszcze człowieku stoi, żeby go napierali, jak pije wódkę. Koniec, po mnie. Chodź. Bo skoczę. Wypić, bo skoczę. Zrankowałem. Oszukałem was, k***a. To nie jest trochę tak, że w nowych Soulsach są trudniejsze przeciwnicy, mają większy ogólnie tak. Tak jest, tylko że no jest dużo nowoczesnych rzeczy w porównaniu do tych najstarszych Soulsów. Okulary jakieś. No nie wiem, DS1 po prostu... Ty! Co taki przeskok? Ty, a ich tak ręce nie bolą? Oj, oj! Nie mogę! No. Mnie ta gra ze względu na to, że nie mogę się poruszać, człowieku, w niej normalnie. Blokują mnie potwory, których nie da się ominąć. Idąc trochę tą logiką, do Lords of the Fallen jest spoko, jak się trzeba przyzwyczaić. Nie, bo tam jak się przyzwyczaisz, to ci skilla zabierze to gówno zasrane. Sensu nie ma. Znaczy da się przejść lordsy, bo nie są trudne, ale jakby ktoś chciał to więcej grać niż tylko jeden raz przejść, to... Oczywiście, coś tam mu nie pasuje. Sensu nie ma. O, ognisko to się przestawić na gówniany system. Z gówna ulepiony. Tak, ogniska nie świecą jak tam gościu. To mogłem nie zauważyć. Tak, Sanes. Oho, czarny rycerz. Nauka parowania będzie, jak u mnie, czy nie? Tylda! Oho. Nie mam już, kurwa. Blok. No nic, no. Chyba boca już się będzie na tym gameplayu dziś. Znaczy chyba, że uzna czarnego za bossa. Nie wiem, nie da się tym walczyć z nim, ty. Ja
Blok jak w Gothiku. Przepraszam was bardzo, ale nie jestem w stanie w to grać ze względu no na tak, to, że Rukaszy, nie mogę się tu nawet ruszać. Nie mam miejsca, miecz się obija o ściany. Nie mogę odskoczyć w bok, nie mogę zrobić tego, nie mogę przebiec obok. Jak wy w to byście radę grać w ogóle? No ale mamon, w Elden Ringu też na początku narzekałeś. Po prostu pograj trochę i będzie git. Otwórz umysł. Nie chodzisz za trudna. Słuchasz mnie co mówię? Patrz, ja nie mogę nacisnąć. Nie mogę usiąść inaczej, bo wielmożny państw. Ani ruszyć się do przodu, ani ruszyć się w bok, ani się zrolować, ani podskoczyć z unikiem i uderzyć z góry, nic nie możesz. Właśnie, wydaje mi się, że tego najbardziej brakuje, tego skoku i uderzenia, bo no to jest OP po prostu w Eldenie. Ciężko bez tego grać w sumie, jak się to abuzowało dużo. Ja to rozumiem, no. Bo ja sam jestem abuzerem. Co jest, biec nie mogę, atakować nie mogę, turlać się i uderzyć go nie mogę, nic nie mogę. Patrz, on nie trafi, on nie poduje, patrz. Ja nie mogę nawet ulecić, stary, patrz. Nie, widzowie, bez urazy, ja się Rukaszu, czuję. No zależy, jaki jest twój gameplay. Czy coś, co mi daliście, żebym pobiegł, zrobiłem dwa kroki i stwierdziłem, że nie biegam, bo się nie da. Co? Oho! Pałka na blida, lecimy. Zaraz wyjdę z tego. Słowo daję, wyjdę z tego zaraz. Spokojnie. Jak wyjąć tarczę? Kurde, jaka walka. Tu nie chodzi, czy ja muszę, czy nie. Ta gra jest rozpierdolona. Nie mogę założyć ekwipunku, który gra mi daje w pierwszej lokacji, bo jest za ciężki. Co? Nie mogę... Czemu w tej grze postać wygląda jak mieszkańc? Ale co ty mówisz, no? No bo jesteś trupem, no. Dlatego. Oho! No proste, no wolniejsza jest ta gra. Trzeba się przestawić na to, że... No trzeba z większym wyczuciem grać w Dark Souls 1 Gage Weldena, gdzie możesz spamować w sumie. No tutaj jak uderzysz, to już wiesz, musisz się liczyć z tym, że jak nie trafisz, to możesz dostać w ryja. No jest dużo wolniejsze to po prostu. Z Elden Ringa, no trochę mu cię będzie ciężko przestawić, ale jak już się przestawi na ten gameplay, to wydaje mi się, że ta gra będzie dla niego dużo prostsza niż Elden Ring. Nie ma to sensu. Jak nie ma? Ta gra nie ma sensu, jak coś, idę w LoL'a grać. O 7 dla niego. Ta gra jest zbyt kwadratowa dla mnie i ja tego nie zniosę. Stary, nie mogę nacisnąć. Szkoda w ogóle gadać. Ja narzekałem na Elden Scroll, mój Boże. Na co? Jest drugi part, czy nie? Jeszcze nie ma, kurwa. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzek!